Rozdział drugi. Kolega Kogut. Wnętrze minibusa najłatwiej będzie porównać do puszki z sardynkami, które wypełniają ją zawsze tak szczelnie, jakby producent zmagał się z nieustannym nadmiarem ryb, usiłując je na siłę wcisnąć do każdego opakowania. Gwatemalscy kierowcy stosują dokładnie tę samą zasadę w stosunku do pasażerów. Nie zdziwiłam się więc specjalnie, kiedy po otwarciu drzwi zobaczyłam ciasno upakowane plecy, łokcie, kolana, fragmenty spódnic, kapeluszy i dziób koguta. Indianie siedzący w drugim rzędzie zrobili mi 2 centymetry miejsca. Natychmiast oczywiście skorzystałam z tej okazji, wciskając się między haftowaną, bufiasto sterczącą na biodrach spódnicę, a czarne nogawki spodni wpuszczone w stare kalosze. Chwilowo straciłam kontakt z moją głową, która wylądowała w okolicach 3. rzędu pasażerów, tam gdzie podróżował kogut. Miałam na nosie zresztą jego nieco oklapnięty grzebień, z czego zresztą początkowo żadne z nas nie zdawało sobie sprawy. Kiedy udało mi się zmieścić wszystkie nogi i ręce wewnątrz samochodu i upewniłam się, że posiadam wciąż pewien kontakt z pozostałymi częściami mojego ciała, kierowca nadepnął na pedał gazu. Wystrzeliliśmy z miejsca jak rakieta i jestem pewna, że łatwo unieślibyśmy się w powietrze, gdyby nie to, że samochód był kosmicznie obciążony. Moje prawe oko wylądowało na plecach kościstej staruszki, ale lewym udało mi się mniej więcej ogarnąć sytuację. W minibusie znajdowały się 3 rzędy siedzeń. W pierwszym były 3 fotele, w pozostałych po 4. Daje to teoretycznie liczbę 11 pasażerów, co w Gwatemali łatwo daje się pomnożyć przez 3, przez 5, a nawet przez 10, jeżeli zajdzie taka potrzeba. W samym tylko pierwszym rzędzie za kierowcą jechało 5 dorosłych i 6 dzieci, które z indiańską cierpliwością siedziały na podłodze upchnięte między kolanami a tobołkami rodziców.